Dzisiaj przyszedłem do was z fajnym tematem, bo przedyskutujemy sobie temat, czy warto w ogóle tatuować się u takich domowych tatuażystów, bo takich jest naprawdę dosyć sporo i mają oni fajne prace. No oczywiście finansowo na tym każdy może skorzystać, ale jak sami wiecie, jakość musi iść z tym w parze. Na temat jakości tutaj się już wypowiedziałem, dlatego dzisiaj podyskutujemy sobie, jakie są za, jakie są przeciw wizyty w domowym salonie tatuażu u jakiegoś tam, nie Janusza, bo Janusz to jest całkiem inna sprawa, ale u jakiegoś Zenka czy innego Romana. Jak sami wiecie, tatuażysta jest takim specyficznym zawodem, ponieważ nie ma takiego kierunku ani w szkole, ani na żadnych studiach i ta osoba sama musi po prostu, sama musi się tego wyuczyć, sama musi maszynkę sobie kupić, sama musi swój własny styl sobie wyrobić i często taka osoba zaczyna tatuować po prostu w domu, bo nie widziałem żadnego tatuażysty, który by zaczynał zaraz tatuować w salonie. Jeżeli taki jest, to po prostu powiedzcie mi o tym, może się mylę, ale ktoś zaczyna w domu robić te tatuaże. I tutaj, okej, niech on sobie ćwiczy, bo on może jakichś tam kolegów zabrać albo jakichś tam innych żuli spod sklepu, ich wytatuować nawet za darmo, nie ma problemu. Ale tutaj przedyskutujmy już dalszy jego rozwój. Niech będzie, że on tatuje rok, dwa, trzy i on dalej w tym domu siedzi. I dlaczego on tatuje w domu i dlaczego nie wychodzi spoza tego domu do salonu? Powodów może być dużo, na przykład ma dobrze płatną pracę na etacie i nie chce z niej zrezygnować. Być może boi się otworzyć własną działalność, otworzyć własne studio, bo to jednak wiąże się z pewnymi już obowiązkami w 100%. A jeżeli ma to w domu, to może kogoś przyjąć albo nie przyjąć. Wiadomo, w domu no, podatku nie płaci i nie ma z tym żadnych konsekwencji. A jednak w salonie wygląda to trochę inaczej. Jest to też kwestia związana z tym, że tatuażysta tatuje w domu, na pewno związana z tym, że jest na przykład z małego miasta lub ze wsi i tam by taki salon się nie przyjął, a on nie chce wyjść spoza swojego regionu. I teraz przejdźmy do kwestii jakościowych. Jakość może być tego tatuażu dobra, nawet bardzo dobra, bo ja sam zaczynałem się tatuować w domu. Ukończyłem w domu i dla mnie to była rewelacyjna jakość, byłem mega zadowolony. I dalej powiem szczerze, że nie żałuję tego, że wtedy tatuowałem się u kogoś w domu i nie było wtedy takiej świadomości jeszcze. Ja nie wiedziałem nawet, że jakieś tam salony są gdzieś tam daleko w Polsce i że tam jest jakość mega dobra. Dla mnie była ta jakość, którą robił mój tatuażysta, była bardzo dobra. Tutaj te rzeczy to ja sobie robiłem w domu. Także i to było no, stosunkowo niedawno, jeszcze z 5-6 lat temu. I po jakimś czasie, dopiero jakieś 2-3 lata temu, 3 lata temu, tak? 3 lata temu dopiero zmieniłem jakby nawet tego tatuażysty, który później miał swój własny salon, jak najbardziej. I też zmieniłem jakby swojego tatuażysty, swoje otoczenie i całkiem na inny styl przeszedłem, no ale to nieważne. Spaczamy z tematu. I czasami ktoś zastanawia się, iść do salonu, czy iść do kogoś do domu. I ja powiem wam tak, jeżeli dany artysta tatuujący w domu ma naprawdę dobre portfolio, robi dobre prace, widzieliście te prace u kogoś na żywo, możecie zaryzykować i możecie iść do takiego domowego tatuażysty. Też zależy, co wy chcecie. Jeżeli chcecie jakiś portret rewelacyjny, no to wiadomo, że on może wam to gorzej zrobić niż na przykład taki inny tatuażysta, który specjalizuje się w danej dziedzinie. Jeżeli chcecie bardzo skomplikowane prace i chcecie idealnie taki styl od danego tatuażysty, na przykład od Tofiego czy od Maćka Enzasowy, to musicie iść do nich. Bo jeżeli będziecie chcieli, żeby domowy tatuażysta zrobił wam kopię Maćka albo kopię Tofiego, to lepiej bym odradzał temu. Jeżeli chcecie jakieś mniej skomplikowane wzory, bo wam nie zależy na jakichś mega skomplikowanych sprawach, chcecie na przykład jakieś napisy, jakieś wstawki, jakieś na przykład literki, czy po prostu proste wzory, na przykład jakiś tribal, poniekąd jest on prosty, poniekąd ciężki, to śmiało idźcie do domowego tatuażysty. Tylko pamiętajcie, żeby domowy tatuażysta wam też nie robił kopii czyichś prac, bo często widziałem, że niestety tak się zdarzało. Sam się przyznam, że też mam kopię czyichś prac na swoim ciele i nie jest to zbytnio ciekawe, no ale co zrobisz? Już teraz teoretycznie nic nie zrobisz, nie chce mi się tego kasować ze skóry, zobaczymy
Zobaczymy, jak to będzie. I pamiętajcie jedno, że każdy artysta, bo naprawdę jestem pewien prawie, że tak jest, że każdy artysta, który teraz jest zajebisty w swoim fachu, robi to genialnie, rewelacyjnie, mega, płacimy im srogie pieniądze za to, że nam to wykonują, kiedyś zaczynał tatuować w domu, kiedyś przyjmował klientów w domu. Także to by było z mojej strony na tyle. Dajcie znać w komentarzu, jak to u was było, jak to u was być może jest. Czy wy chodzicie teraz do tatuażystów domowych? I pomijajmy tutaj fakt Januszów. Nie chodzimy o Januszów, bo Janusze to jest w ogóle baja w ogóle totalnie inna. Czy wyście chodzili do tatuażystów domowych? Czy nadal chodzicie? Co o tym wszystkim sądzicie? O tej jakości, o przekonaniu? Dziękuję wam bardzo. Jeżeli lubicie to, co tworzę, dajcie lajka, łapkę, tak? Możecie to subskrybować, jeżeli nie subskrybujecie kanału. Moje social media są dla was otwarte, dodajcie mnie na Instagrama, obserwujcie na Snapchacie i zobaczcie inne wideo z mojego kanału. Także ja was pozdrawiam, hej, pa! Pa, pa, pa! Cześć! Dobra, już lecę.